Tadeusz Pawłowski, nasz brat, od 1995 roku do 2007 pierwszy starszy Bractwa Kurkowego w Rawiczu. Od 2013 członek Sądu Honorowego, od 2015 członek Sądu Honorowego Okręgu Leszczyńskiego, od 2003 roku prowadzi stronę internetową Bractwa oraz Okręgu Leszczyńskiego, od 2019 prowadzi i zarządza stroną Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Tak pokrótce. Brat Tadeusz Pawłowski z wykształcenia magister inżynier, energetyk, zamiłowania, historyk, regionalista, miłośnik wojska i munduru, społecznik. Jako członek Towarzystwa Przyjaciół Rawicza współuczestniczył w reaktywowaniu 30.04.1991 roku Bractwa Kurkowego w Rawiczu. Od powstania Bractwa Kurkowego w Rawiczu w strukturach zarządów Bractwa do 2007 roku musiał z racji na przejęcie urzędu burmistrza zrezygnować z funkcji bractwa. A następnie od 2013 roku członek Sądu Honorowego, a od 2023 przewodniczący. W latach 91-2007 uczestnik w kongresach i zjazdach Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej. Jest współautorem Statutu Bractwa Kurkowego i jego późniejszych zmian. W 2020 roku rocznicę 380-lecia powstania i 30. rocznicę reaktywowania Bractwa Kurkowego w Rawiczu opracowuje i wydaje monografię Historia Bractwa Kurkowego w Rawiczu 1642-2022. Jest dobrym strzelcem, na swoim koncie posiada wiele tytułów strzeleckich, te najważniejsze: Król Kurkowy Okręgu Leszczyńskiego, Król Żniwny, Marszałek Bractwa Kurkowego w Rawiczu. Brał aktywny udział w towarzyszeniu, w tworzeniu młodzieżowej drużyny strzeleckiej, pomagając jej m.in. w sprawach statutowych i regulaminowych. W 2019 roku zarząd zjednoczenia powierza bratu Tadeuszowi opracowanie, a następnie zarządzanie stroną internetową Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, którą zarządza do dnia dzisiejszego. Jest liczącym się autorytetem w Bractwie i w środowisku. Od 1 marca 1997 roku został odznaczony Orderem Zasługi Zjednoczenia klasy oficerskiej, a w 2004 Krzyżem Komandorskim z mieczami. Można by jeszcze dużo mówić o Tadeuszu. Ja jestem z nim dzień w dzień na telefonie, ponieważ prowadzi naszą stronę, stronę okręgową, stronę zjednoczenia. Tego wszystkiego jest naprawdę bardzo dużo. Wysyłam mu w ogóle obojętnie, kto z nas z okręgu, wysyła mu zdjęcia. One są natychmiast na stronie. Naprawdę szybciej jak w teleekspresie. Słuchajcie, wydał bardzo dużo, wydał pocztówki, wydał znaczki, wydał pieczęcie Poczty Polskiej. Nie udziela się tylko w Bractwie, również w różnych innych stowarzyszeniach. Dla mnie Tadeusz jest naprawdę bardzo wielki. I tak, na wniosek Zarządu Okręgu Leszczyńskiego Kurkowych Braci Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej kapituła orderu nadaje Order Zasługi Zjednoczenia Krzyż Wielki Tadeuszowi Pawłowskiemu. Bracie Tadeuszu, się składa, że mieliśmy się praktycznie, przynajmniej osobiście, z końcem lat 90. Później mieliśmy kontakty tylko foniczne. Za to, co robiłeś przez tyle lat. Za to, że godnie pełniłeś różnego rodzaju funkcje. Za to, że jesteś społecznikiem, a jednocześnie bratem kurkowym. Chcielibyśmy Tobie bardzo serdecznie podziękować. Jednocześnie wielokrotnie podkreślam,
że XXI wiek jest to wiek mediów. No niestety, ktoś się z tym zgadza albo nie zgadza. Ale musimy z tym iść, bo chcemy być zjednoczeniem nie tylko tradycyjnym, ale również na miarę XXI wieku. Serdeczne podziękowania bracie Tadeuszu i liczymy w dalszym ciągu na tak doskonałą współpracę, a jednocześnie też twórczą na rzecz naszego ruchu. Brawo Tadziu! Brawo! Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz. Bankowale Brasta. Za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bratwórkowych. Kapituła Orderu Zasługi Zjednoczenia Kultowych Brat Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej nadaje Tadeuszowi Pawłowskiemu Order Zasługi Krzyż Wielki z numerem 051. Daj gratulacje.